Wyłkowal koalicja obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie Pośle. Dzień dobry. No to teraz kawa na ławę i proszę mi to wytłumaczyć, bo ja mimo że wiele lat w polityce już spędziłam, to zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć tego ruchu. Tomasz Grodzki, wczoraj na konferencji pracowej marszałek Senatu, jeden z najważniejszych polityków platformy obywatelskiej, mówi składanie wniosku o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry byłoby absolutnie bezsensowne, bo by sugerowało, że to jest jedyny zły minister. Po czym po kilkunastu minutach wychodzi Borys Budka i składa wniosek o wotum nieufności, rzucając według wielu koło ratunkowe Jarosławowi Kaczyńskiemu. A oczywiście najlepiej by było, żeby tak jak to robi Mateusz Morawiecki co jakiś czas, sam poprosił teraz o wotum zaufania. Widziałem wielokrotnie premiera, kiedy przychodził do sejmu i z taką pewną miną y, oczekiwał na wotum zaufania od sejmu. No to jeżeli Sejm, jeżeli rząd ma większość, to myślę, że to jest ten moment. Można zwołać Sejm i niech premier poprosi o to. No dobrze, ale na razie zupełnie według mnie bezsensownie liczę na dyskusję. Borys Budka zdecydował o złożeniu tego wniosku o wotum nieufności, a doskonale wiemy, że Jarosław Kaczyński, zresztą Donald Tusk był dokładnie taki sam. Do ostatniej kropli krwi, nawet jeżeli ma pewne zastrzeżenia, będzie bronił swoich ministrów. No, ale pamiętamy też sytuację, kiedy dymisja Beatyszydła nastąpiła tuż po jej obronie. Więc... No dobrze, panie pośle, ale prawda. Więc nie, nie, ale też nie przesadzajmy, bo to też można platforma doprowadzić. Platforma Obywatelska spoja koalicję obywatelską. Nie przesadzajmy. Jak to platforma, nie? Koalicje, platforma oczywiście że spaja eee, Zjednoczoną prawicę, przepraszam. I tak będzie robiła dalej. Natomiast <laughs> jeśli chodzi o zjednoczoną prawicę, to ja myślę tak, że jest też absurdem zakładanie, że prezes Kaczyński podejmuje decyzję o tym, jak ma wyglądać rząd Mateusza Morawieckiego w oparciu o wnioski Borysa Budki. No tak też no, ale nie Ale będą ziobry bronić. No przecież doskonale no. Pan o tym wie. Będą albo nie będą. Zobaczymy. Zobaczymy, Zyba, kiedy, w, zobaczymy kiedy wniosku, będzie już po, po negocjacjach. Bez przesady. Znaczy, bo tak czasami w naszej debacie, bo jeżeli ktoś się lubi jednego faktu I od wczoraj wszyscy mówimy o tym wniosku. No, tu, to, no żeby nie mówić. To W nie nie dobrym prawem opozycji, w dobry i zły czas, jest składać wnioski o to no, Ale one są kompletnie są nieskuteczne doskonale. Ale, pan o, o tym wie. ale one są formą takiej codziennej aktywności parlamentarnej. Gdyby ich nie Przy było, to marszałek wtedy... Sejmu Elżbieta, Witek, która na przykład tę debatę zaplanuje na godzinę 1.30 w nocy. A my i tak musimy to robić. Bo gdybyśmy no ja i tak tego, robi... tego nikt nie ogląda, więc gdzie gdybyśmy, gdybyśmy tego nie robili, pani by mnie odpytywała z tego, dlaczego tego nie robimy. Nie, akurat nie. No w tej kwestii nie. No być może ktoś inny, ktoś inny być może tak. Panie, to jest taka rutyna parlamentarna, że jeżeli widać, że jest jakaś słabość w rządzie, a opozycja zgłasza wnioski o wotum nieufności, to jest zawsze okazja jednak do debaty, do oceny pracy jakiegoś ministra. Nie ma w tym też znowu takiej sensacji. A o taktyce można rozmawiać. Jedni uważają, że to jest dobra taktyka. To jest, jest dobry jest ruch wody. Pana zdaniem, tak szczerze, z ręką na sercu? E, no jak ja już Pani powiedziałem, gdybym ja marzył, to marzyłbym o takim ruchu, gdzie premier Morawiecki teraz przychodzi do Sejmu i mówi: mi nie pytam mówi, Pana, marzenia, tylko od Pana oceny tego. Ruchu. Ruchu taktycznego może przynieść dobre skutki. Naprawdę? Znaczy, ja po prostu nie wierzę w to, może zacznijmy od, tego, od ABC, tego, co uważam w tej sprawie. Nie wierzę w to, że Jarosław Kaczyński będzie podejmował decyzję o przyszłości rządu i koalicji swojej, mm -hmm. w oparciu o to, co mu podpowie przywództwo platformy Obywatelskiej. No dobrze, ale. Także Donald... Takiego ryzyka moim zdaniem nie ma. Donald Tusk ostatnio powiedział, że jeśli koalicja rządząca sama sobie szkodzi, to wystarczy jej nie przeszkadzać. Zostawić ją po prostu. Niech oni się sami tam... Odpowiedziałbym czasem, tak czasem nie doświadczenie polityczne podpowiada. Oczywiście jest ta stara metoda, ta stara maksyma Tadeusza Mazowieckiego, że większość trudnych tematów, 90% on chyba mówił, trudnych tematów rozwiązuje się po prostu przez przeczekanie, ale czasami trzeba, trzeba naciskać i coś robić. Na przykład w ubiegłym tygodniu takim elementem, gdzie ja uważałem, że i politycy, i liderzy opinii powinni naciskać na kwestię tej ustawy o bezkarności dygnitarzy, która była wtedy wprowadzona, czyli która mówiła po prostu o tym, że jeśli najwyżsi urzędnicy Członkowie rządu będą popełniali błędy albo nawet już do tyłu popełnili już, i będą w stanie wyjaśnić, że te błędy są powiązane z COVID-em, no to są bezkarni. Mhm. No, uważam, że to jest totalnie niszczące dla państwa, dla, dla relacji obywatel władza, i tak dalej, i tak dalej. No i nie ma co w takich sytuacjach też siedzieć z założonymi rękami, i poczekać, aż sami się na tym wyłożą, no, mhm. tylko trzeba o tym mówić też, no, nie można być aż czasami. No, a czasami to jest kwestia taktyki, a czasami to jest kwestia, żeby uniknąć pewnego cynizmu. Można oczywiście siedzieć na kanapie i nic nie mówić i czekać, aż się zjadą, ale. No dobrze, czy nie pana zdaniem to, co... ta sytuacja, którą w tej chwili obserwujemy, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to jest właśnie branie ludzi, już wyborców i mniejszych koalicjantów na przeczekanie? Czy to jest rzeczywiście tak głęboki konflikt i różnica zdań, że to jeszcze będzie trwać i trwać? Zastanawiam się, które z elementów tego kryzysu dotyczą nas wszystkich, czyli państwa, obywateli. O czym warto rozmawiać? Bo trochę e, myślę, że już nudzimy obywateli wszyscy, bo to nie, nie mówię o tym wywiadzie oczywiście, tylko że od kilku dni tylko o jakichś relacjach wewnętrznych. Ale no no, władze rozmawiają, to, to trudno, żebyśmy o tym nie rozmawiali. Tak, w tym ale bardziej, z drugiej że rząd strony... w tej chwili musi rządzić w bardzo trudnych warunkach drugiej... i gospodarczych, i zdrowotnych. No właśnie, o tym mówię, że trochę jest taka dziecinność tej debaty publicznej, że gdzieś się komuś przekieruje światło na jeden punkt, i wszyscy o tym, a jednocześnie mamy. Poważny problem z COVID-em. Mamy nie, ja na przykład na w każdym Śląsku, wywiadzie nie. z przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy. Pytam o to, jak pracuje rząd i czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby tyle czasu trwały negocjacje no, Ale sytuacji ja nie mówię tak tego trudnej. do pani, bo tu przecież nie chodzi o złośliwości, tylko zastanawiam się, czy, nie, czy, czy, czy nie, nie rozjeżdżamy się opowiadając ciągle o relacjach, o której są gdzieś, jak to w polityce też osobiste, psychologiczne. No dobrze. Nie jestem w stanie tego jakoś już głębiej poanalizować. Dla, z mojego punktu widzenia powinien być taki licznik w rządzie. Ile godzin z, z mi trężyli na rozmowy o samych sobie i na Nowogrodzki i powinni mieć obowiązek tyle samo odpracować w ministerstwach, i w których za coś tam odpowiadają, prawda? Bo jest tych kilka dużych tematów, duży temat Unia Europejska, dwa budżety, pierwszy raz w historii mhm. i z tymi budżetami są związane bardzo głębokie zmiany wewnątrz Unii. Może to się komuś wydaje abstrakcyjne, ale to będzie miało wpływ na polską gospodarkę, na każdego Polaka. Gdyby pan miał obstawiać, to Zbigniew Ziobro zostanie w rządzie? Jako minister sprawiedliwości? No innej możliwości nie ma, jeśli zostanie to jako minister sprawiedliwości. Czyli nie, nie przesunął go do Ministerstwa Środowiska, bo nie, nie, takie informacje jeżeli, jeżeli zostaną zawarte jakieś kompromisy, to na jakimś innym polu, czyli coś innego. Czyli raczej spółki? Spółki albo coś z nadzorem nad prokuraturą. Podobno trzy, no, w polotach do czterech warunków w Ziobro dostał od Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście zmiana absolutna. Yy, w stosunku do ustawy o ochronie zwierząt i do tej ustawy o bezkarności, jak to się o niej mówi, z możliwością ewentualnych poprawek. Po drugie, rezygnacja z tej krucjaty ideologicznej związanej z LGBT+, której podobno Ziobro chciał wpisanie do umowy koalicyjnej. No i oczywiście jeszcze kwestia Bogdana Święczkowskiego, czyli prokuratora generalnego, żeby Zbigniew Ziobro się go pozbył. Pana zdaniem to są dla Ziobry, zna pan go trochę, warunki do przyjęcia? Z takimi warunkami jest zawsze tak, że też istotny jest kontekst, prawda, bo to są te warunki, które mają zmienić obowiązujące teraz reguły, ale pytanie, jak zawsze w takich sytuacjach jest jednak jakaś wymiana, pewnie coś zostało zaproponowane w innym miejscu, więc to będzie od tego zależało. Czy da się jeszcze rządzić po takim kryzysie? Czy to będzie takie zarządzanie od kryzysu do kryzysu, jak to już było w przypadku koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Samoobroną i LPR-em? Nie wiem, zobaczymy po miesiącu, dwóch, pewnie. Bo, bo to, co się teraz dzieje, jest na poważnie. Tylko, jak mówię, na poważnie jest także to, że oni się tak długo zajmują sobą, bo tego, że mają mandat do rządzenia, takie zwykłe rządzenie powinno się odbywać. Mhm. I u nich to jest tak, albo robią jakieś wielkie rewolucje, wszystko zmieniają, chociaż akurat do takiego zmieniania wszystkiego to nie mają mandatu, bo nie mają aż takiego po, po, poparcia społecznego, albo przestają w ogóle działać i wtedy zajmują się tylko sobą. To jest jakiś taki kłopot z tym rządem, że on nie potrafi tak z dnia na dzień, porządnie, regularnie, Pracować. I to widać na przykład przy sprawie y, epidemii. Że nie hmm. potrafią tak, jak to jest w innych krajach zrobić, że jest codziennie m, jakiś meldunek dla społeczeństwa, codziennie jakieś propozycje rozwiązań. Y, tylko jak już wejdą w ten właśnie swój Muchotłuk. No ja nawet nie wiem, jak mam to komentować jeszcze, co mam powiedzieć jeszcze, no. hmm. i po prostu powinni zająć się bardziej Polską i sprawami państwowymi, bo przede wszystkim są ministrami NATO. Ale może oni myślą, Polska to my. Oni tak myślą, to jest jeden z największych problemów. Proszę zwrócić uwagę przy dyskusjach w Unii, to jest bardzo śmieszne, bo oni, bo kiedy jacyś urzędnicy unijni krytykują członków rządu. To członkowie rządu mówią, że oni atakują Polskę. Znaczy, jest taki, obudził się taki niebezpieczny gen boskości u niektórych w rządzie, że uważają, że jeżeli oni są krytykowani, to Polska jest krytykowana. Ten rodzaj takiego narcyzmu faktycznie występuje. Jarosław Kaczyński, Pana zdaniem, odwołuje się do Pana poprzednich doświadczeń z lat minionych. Wybaczy, widział, że taki kolejny zryw. To nie, ja, nie, ja nie jestem zwolennikiem tezy, że to są takie znowu podobne sytuacje jak lata 2006-2007. Mhm. No, jest taki błąd u no. Ja wiem, no. Tym, tylko że, tylko, że wtedy to było podnać. tak. Wtedy to było jednak tak, że partnerami były realne partie, które miały swoje poparcie w, sprawdzone w wyborach, które mhm. weszły do Sejmu w wyniku wyborów. Mhm. A tutaj jest taka sytuacja, że m, te partie, które powszechnie są nazywane koalicyjnymi, w istocie nie są koalicyjnymi. One są po prostu w gościach na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Oni przecież nie występowali nawet jako blok wyborczy, mhm. tylko. Po prostu jako prawo i sprawiedliwość, które zaprosiło gości na swoje listy. Więc pozycja negocjacyjna tych partnerów jest stosunkowo słaba. W gruncie rzeczy ona nie polega na tym, że kierownictwo rządzącej partii ma z ich partią jakąś umowę, tylko z każdym z posłów ma jakąś umowę, no bo każdego z posłów oddzielnie przyjęło na listę. Więc ta sytuacja jest inna. Ja nie, myślę, że szkoda też się tak właśnie znowu um, za, za daleko brnąć w te porównania. Mhm. No dobrze, tylko ja się zastanawiam nad tym, bo to jest ważne jednak, kto nami rządzi, w jakim nastroju nami rządzi, czy faktycznie to jest tak, że my teraz już będziemy mieli znowu wielki powrót koalicji, ale do, kolejnej, do, do kolejnego kryzysu i będziemy tak rzucani jako społeczeństwo w trudnej sytuacji yy, ze skrajności w skrajność. Od sytuacji pogodzenia po sytuację rozwodu, o którym już mówiło się oficjalnie. Znaczy, ja mam wrażenie, że się ludzie z wyborców tego, robi trochę wariatów w tej chwili. No. Tak, ale każdy, kto robi z wyborców wariatów, się na tym w końcu przejedzie. Bo ludzie hmm. nie mają czasu na śledzenie polityki tak jak my codziennie od rana do wieczora się tym zajmujemy w jakimś stopniu. No ale tak. yy, do, do ludzi dochodzi pewien sygnał, że, że coś jest niepokojące. Nie, 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 nie Ważnego w tym wszystkim. Mhm. Myślę, że dwa elementy będą decydowały o zmianie. Znużenie, bo będzie to znużenie. W tym sensie Tusk ma rację, że trzeba poczekać czasami i dać czasami wrogowi trzeba dać się wykrwawić. Dać, po, 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 posiedzieć nad tą rzeką spokojnie, mhm. jak w chińskim przysłowiu. Więc znużenie na pewno, a drugie to śmieszność, ponieważ mhm. są takie momenty. Te, tego rządu, kiedy on jest taki hiperideologiczny, że już wytrzymać nie można, mhm. że dzieci w liceach i gimnazjach robią tylko już memy o tym rządzie, prawda? Mhm. Czyli kiedy ten rząd zaczyna mówić, a ma taką skłonność. Czyli rząd to czy... się o śmieszność, już pana zdaniem? No oni mają taką skłonność, że raz na dwa, trzy tygodnie jakiś temat związany z życiem płciowym, z seksem. Mhm. To, to jest stały element tego rządu. Mhm. I ja zauważyłem, że to strasznie destruuje wizerunek rządu, szczególnie w młodszym pokoleniu. Po prostu mhm. to, to jest śmieszność. Mhm. I to było ciekawe, jak przy ustawie o zwierzętach próbowali wejść, prezes próbował wejść na TikTok, bo liczą na to, że jakoś odwrócą ten trend, który jest bardzo mocny wśród młodzieży. To jest mhm. właśnie trend, który, no, który ośmiesza tę władzę. Ponieważ ta władza jest wtedy taka, jak to mówi młodzież, bumerska, bardzo. Nie? Czyli mamy taką bumerską władzę, i wtedy ta bumerska władza mówi: Dobra, to wchodzimy na TikToka. Ale mają te dwa główne problemy: znużenie wewnętrznymi ich sporami, będzie bardzo mocno działało przeciw nim, ale to jest długofalowe. I drugi element śmieszność. I jeszcze jeden wątek całej tej historii. Jest wielu zwolenników teorii, która mówi o tym, że w tej chwili ta. Chciałam powiedzieć nienawiść, no ale dobrze. Daleko idący brak sympatii na linii Ziobro-Morawiecki wynika z tego, że trwa już walka o Hedę Kaczyńskim. nawet za kilka lat. Pan uważa, że to rzeczywiście tak jest? W, w głowach polityków tak. Mhm. To jest bardzo ciekawa sytuacja generacyjna w ogóle w polskiej polityce, bo ona polega na tym, że w 89-90 roku do, na pierwszy, do, do polityki weszło Wyszło, wyszło całe pokolenie 40-latków, a często jeszcze nie 40-latków ludzi mhm. wręcz przed 40 jeszcze. Ponieważ to byli młodzi ludzie, i była duża zmiana pokoleniowa, to oni bardzo długo trwali w tej polityce i trwają wciąż, mhm. bo jeżeli do tych 40 ówczesnych lat dodać 30, które minęły w III Rzeczpospolitej, to są wciąż około 70, czyli jak na dzisiejsze standardy trudno powiedzieć, że byli starszymi ludźmi, prawda? Ehm, a duchem niektórzy są bardzo młodzi jeszcze. Ehm, no ale to powoduje, że dzisiejsi 50-latkowie czują, że jeżeli to tak jeszcze trochę potrwa, to nigdy nie będą na tej pierwszej linii, no bo w międzyczasie wyraźnie pokolenie tych, którzy mają dzisiaj 25-30 tak, lat. Młode wilki. Więc ten problem generacyjny w polskiej polityce, ze względu na transformację 30 lat temu i wielką wymianę elit wtedy, jest bardzo wyraźny. On jest bardzo wyraźny w polityce i w dziennikarstwie zresztą też jest wyraźny, ale to inny temat. To prawda, to prawda, temat rzeka. Jeśli chodzi o samego Jarosława Kaczyńskiego, Pana zdaniem to, co się wydarzyło i dzieje się od kilkunastu dobrych dni, to jest dowód na to, że Jarosław Kaczyński no gdzieś stracił kontrolę, co się rzadko mu zdarza. Że nie, to jest troszkę no to... się zakiwał, coś, coś, coś poszło nie tak, jak on to sobie wykoncypował. Znaczy, pani mnie teraz pyta w takiej roli, którą najbardziej lubię, czyli taką Publicycy zdystansowaną, troszkę. politologiczną. Tak, nie? ale jednocześnie jest... pan ma tę zaletę, że trochę z Jarosławem Kaczyńskim pracował i trochę pan go zna. No tak, ale pracowałem z nim kilkanaście lat temu, to jednak się, dużo się zmienia w człowieku przez kilka lat. Czy pan, że w tym wieku już się no dużo mówi zmienia? Mówi się, że co siedem lat się człowiek zmienia, więc już od okay. tamtego czasu pewnie Jarosław Kaczyński no się dwukrotnie zmienił. <grym> e, ale może jakiś tam e, element pozostał. Nie, ta sytuacja jest naturalna, że ci młodsi próbują ustalić, kto będzie następcą. Mhm. Kiedykolwiek by do następstwa doszło, bo oczywiście e, to może być tak, że Jarosław Kaczyński znuży się tym, wymyśli sobie jakiś e, element rzeczywistości, na którym się będzie koncentrował, będzie pisał dzienniki, czy tam raczej wspomnienia. To, to na pewno byłoby też przecież bardzo interesujące. E, ale może być tak, że tak nie zrobi. Bardziej prawdopodobne jest, że tak nie zrobi. Mhm. E, natomiast... E, psychologia w polityce, psychologia polityki jest taka, że ci młodsi czują, że muszą już ustalić, kto będzie tym pierwszym delfinem pośród następców. No, a poniekąd prawda? usynowił trochę Jarosław Kaczyński już Mateusza Morawieckiego. Ja, mnie, dla mnie jest bardzo interesujące, że wszyscy uważają, że tu zostało powiedziane ostatnie słowo, bo całe doświadczenie z polityką... Czyli Morawiecki jeszcze nie może być spokojny, Pana znaczy, zdaniem. Mi się wydaje, że całe doświadczenie z polityką w ogóle, a z polityką Prawa i Sprawiedliwości mm -hmm. w szczególe, mówi o tym, że y, tutaj nie nic nie jest na zawsze. Mhm. Więc być może mm, pani mnie tak naciąga na tą rozmowę o wewnętrznych sprawach PiSu. No tak, bo one są nie, najciekawsze. No nie są najciekawsze, są Właśnie ciekawe nie są, są, są nudne strasznie nudne i ja muszę o tym rozmawiać. pan powie tysiącom no. naszych widzów to, no. Ale oni tylko w ogóle będą wyłączać ten, 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 ten Chyba nagranie. nie. Ale zobaczy pani. Wie pan, tym się, się różni, dlatego ja siedzę tu, a pan tam. Ale Bo ja się pani, znam na tym, co robię, w tym razem a pan rację. na swojej robocie. No, tym razem więc... miałem rację, więc oczywiście, że moim zdaniem następca Jarosława Kaczyńskiego, kiedy to będzie, mhm. niech wszyscy w zdrowiu żyją, pewnie będzie... Znaczy ja, ja, ja swoje uważam. Uważam, że taką osobą, która jest najbardziej przygotowana do kierowania tą środowiskiem mm. politycznym jest, to, są, to jest Joachim Brudziński, to jest Mariusz Błaszczak, jest kilka takich osób z wewnątrz, mm -hmm. dlatego, że w kierowaniu tym organizmu... Czy Pan Mariusza Błaszczaka jako lidera Zjednoczonej Prawicy, serio? Jeżeli Pani mnie jeszcze Pozdrawiamy bardziej... Pozdrawiamy tak Mariusza Błaszczaka. Pozdrawiamy wszystkich, <laughs> oczywiście, e, szczególnie w tym, w tym czasie każdemu życzę dużo zdrowia. Jeżeli pani mnie tak mocno w tej sprawie dociska, to myślę, że gdyby doszło do zmiany, to nie ma ani jednej takiej osoby, która mogłaby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w ich środowisku. Mm -hmm. I byłoby, byłyby jakieś rządy kolegialne dwóch, trzech, czterech osób przez jakiś przejściowy okres. Mm -hmm. To nie będzie tak, bo, bo ludzie to myślą tak, że Jarosław Kaczyński powie dobra, to ja piszę wspomnienia, a inni przy, a przychodzi na jego miejsce jakiś inny Jarosław Kaczyński, który jest tak no samo doświadczony, ma ten sam bagaż doświadczeń. Nie, tak i nie będzie. Wtedy będzie jakaś grupa. Grupak, w która wewnątrz siebie zacznie ustalać relacje. Mhm. I dopiero po jakimś czasie wyłoni się jakiś nowy, um, nowy przywódca. Mamy brazylijski serial dotyczący rekonstrukcji, dotyczący negocjacji koalicyjnych. Mamy wreszcie sprawy zdecydowanie istotniejsze, o których Pan wspomina, czyli kwestie kryzysu gospodarczego, kwestie kryzysu w służbie zdrowia. Z którym Niewiele się dzieje. Białoruś. No i moglibyśmy tak właśnie chodzi o to, że wymieniać. Tymczasem w ostatnim sondażu Prawo i Sprawiedliwość bez koalicjantów ma niemal 40% poparcia. No i co? No i. No, to w, w stale ma tyle samo. Od kilku no lat. właśnie, a skoro jest yy, z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień Państwa zdaniem sytuacja się pogarsza, no to wygląda na to, że społeczeństwo ma zupełnie inną ocenę. Pani redaktor, procesy społeczne dlatego są takie ciekawe, i dlatego nas tak fascynuje polityka, że na końcu gdzieś decyduje czynnik ludzki. Mhm. Jak gdyby. Pa, przepraszam, to nie jest porównanie do Polski, bo w ogóle, w ogóle uważam, że nie ma co tych porównań stosować, ale gdy, ponieważ to jest moje poletko, którym się interesuje, gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że na Białorusi ludzie będą stali na ulicy 5 czy 6 tygodni, to będzie już absolutnie teraz niemożliwe. Mhm. Więc procesy społeczne są takie, że uczą nas pokory. Panią, mnie i naszych słuchaczy, i naszych oglądaczy. Tak? Widzów. Widzów. E, jeżeli, oni dzisiaj, jeżeli dzisiaj to tak wygląda, to tak, przyznaję, tak to wygląda. Natomiast mogę powiedzieć, jakie będą czynniki zmiany i, mogą, i zmiana nas może zaskoczyć bardzo. Może będą zaskoczyć tak, no to, co powiedziałem, element znudzenia, mhm. element przekonania, że nie zajmują się Iritacji tym co jest, co, irytacji, co jest ważne. Dobrze. Zobaczymy, jak pójdzie walka z COVID-em jesienią, jakie to będzie miało skutki, jak to wytrzyma służba zdrowia. Tych tematów jest trudnych, dużo. Które są samymi niewiadomymi. Czy pan, jako nie członek Platformy Obywatelskiej, ale członek klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, już wie, na kogo oddał głos w wyborach w piątek? Nie, nie klubu? bo czekam na wystąpienie, no. czekam na. Ale tak powinno być. Ale dobrze, ale ma pan już nie, kogoś, kto prawdą... jest bliżej sercu, i czeka pan tylko na potwierdzenie. Nie, ale to nie chodzi o serce, tylko chodzi o rozum. No. To w ogóle nie chodzi o serce w tej historii. W tej historii hmm. chodzi o rozum. rozum co historii, panu żeby dać jeszcze możliwość, posłuchać, żeby posłuchać wszystkich kandydatów. A nie Rozmawiam. niepokoi pana, że tutaj Tomczyka Trzaskowski, tutaj No i Mana Schetyna, tutaj Grupiński właściwie nie wiadomo. że taki dawa błońska, która właściwie już prawie zagroziła odejściem z klubu parlamentarnego, jeżeli nie wystartuje. Jeżeli tutaj nagle mogę, że taki dawa Błońska. Nie słyszał pan tego? Nie. Że ja... miał wewnętrzne informacja od ale pana ja no naprawdę. Prostu, bo ja naprawdę uważam, że nie powinien sobie głowy za, zawracać tymi wszystkimi szczególikami w polityce, kto kogo? No dobrze, ale. Znaczy, to... Tak, kręci no, Kręci no co zrobić. A, no, taki zawód. Nie, nie, nie wiem, rozmawiałem z Tomczykiem, mam z nim doświadczenia mhm. z, z kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, która szła dobrze. Rozmawiałem z, już pani taką lubi kuchnię, prawda, mhm. rozmawiałem z Urszulą Augustyn, z którą e, mam też e, dużo doświadczeń. Mhm. Z, z Małopolski po prostu mm -hmm. znamy się. O każdym mm -hmm. potrafię powiedzieć kilka dobrych słów, bo to są osoby już doświadczone jednak. Mm -hmm. Natomiast prawdą jest, że nie ma takiego kogoś, kto by, kto był, się, kto by był takim pewnym kandydatem. Mm -hmm. Bo w ogóle to jest ciekawe, bo w Platformie widać ten proces kiedyś kształtuje, jak któryś z nowych liderów. Będzie nim Borys Budka, ponieważ jest szefem partii, albo będzie nim jakiś nowy szef klubu, albo będzie nim Rafał Trzaskowski, który bardzo się wysforował w, w trakcie e, no, w kampanii. plan na razie jest taki, że nie nie mamy planu. Nie, dlaczego nie mamy planu? Takie jest wrażenie. No, ale pani by chciała, żeby w każdej partii co jakiś czas, przy, przy, w każdej partii odkrywano takiego nowego Dalajlamę, który jest jeden, jedyny i wszyscy na niego patrzą? Absolutnie. To jest normalna sytuacja, To ja jest jakaś ki... spójna koncepcja, a nie yy, o koncep... Od ściany do ściany. Nie, ale to bieganie. są czysto personalne rzeczy. O koncepcji porozmawiamy w piątek. W piątek jest posiedzenie klubu. Przyjdę na to posiedzenie klubu. Będę uważnie wysłuchiwał, co który z kandydatów ma do powiedzenia. Yy, I pamiętał, że też jestem tam trochę w gościach. Po ja poniedziałek bo... powie spra powiem sprawę. Dobrze, tak. będziemy rozmawiać, nie ma w dobrze. ogóle problemu. Proszę tylko pamiętać, że tacy ludzie jak ja, jest ich sporo w klubie, hmm. to są trochę goście, Ja muszę popatrzeć, jak się sama platforma. Tak jest, to prawda? I za Nawet tam, jest ich całkiem sporo. I za bardzo tam też nie chcę wchodzić między. Yy, przepraszam bardzo, jak to się mówi w moim ukochanym Rzeszowie Wódka Zekonskiego. U nas w Warszawie też szerok. Tak, tak mówi, mówi. dobrze. <laughs> Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję Pani Pośle za to spotkanie i za tę rozmowę.